Dzień dobry Państwu, Stanisław Adamczyk. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli sobie na kwestię ryzyka rynku Forex w kontekście kredytów powiązanych z kursem walutowym franka szwajcarskiego. Chciałbym też Państwu przedstawić moje rozważania odnośnie przewidywalności kursów walutowych we współczesnym okresie deregulacji i niestabilności tych rynków. Na wstępie popatrzmy sobie, jak kwestie Zdolności do rozpoznania ryzyka kursu walutowego rozpoznają sądy. Tu mamy wyrok z 2009 roku, w którym sąd stawia tezę, że oczywistym jest, że zawierając umowę kredytu indeksowanego w walucie obcej, konsument jest świadomy ryzyka, jakie się z tym wiąże, a więc ryzyka wynikającego ze zmienności kursów walut obcych. Przesuwamy się w czasie. Popatrzmy na orzeczenie sądu z 2015 roku. Co tu sędzia mówi? Że kredytobiorca, posiadając wyższe wykształcenie ekonomiczne, mógł oszacować konsekwencje płynące z podpisania umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Zastanówmy się teraz, dlaczego sędziowie tak myślą? Skąd u nich takie schematy myślenia? Gdzie leży podstawowy problem? Nasz, nasz, naszą matrycę rozumienia świata, system porządkowania chaosu zbudowano na bazie ideologii rynkowej. Ideologii, która mówi, że metodą alokacji środków produkcji powinien być rynek, gdyż tylko rynek zapewnia ich optymalne wykorzystanie. Na bazie tej ideologii, konsument jest homo economicusem. I zachowuje się jak kalkulator efektywności. Rynek finansowy jest efektywny i zapewnia efektywną alokację kapitału, natomiast sektor bankowy też zachowuje się racjonalnie jako pośrednik pomiędzy tymi, którzy oszczędzają i tymi, którzy pożyczają. Teraz, drodzy Państwo, przejdźmy od tej teorii do praktyki. Przejdźmy do rzeczywistości. Rzeczywistość i prawda ukazała nam się w 2008 roku. Wybuchł wielki globalny kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych. Kryzys ten rozlał się po całym świecie. Główną przyczyną tego kryzysu było pęknięcie bańki na rynku nieruchomości i praktyki pośredników kredytowych zwane predatory lending, czyli, krótko mówiąc, pożyczanie na nieruchomości osobom bez zdolności kredytowej. Wybuch tego kryzysu. Zakwestionował wiarygodność klasycznej teorii finansów. Nie możemy już od tej pory uważać, że rynki finansowe są efektywne i efektywnie alokują kapitał w gospodarce. Kulminacyjnym momentem był upadek Wielkiego Banku Inwestycyjnego Lehman Brothers. Nastąpiło to we wrześniu 2008 roku. Wskutek globalizacji finansowej. Po rynkach rozlała się fala niepewności. Wtedy to właśnie w Polsce zobaczyliśmy drastyczny skok kursu walutowego złotówki wobec euro. Sytuację uratował NBP, który dokonał interwencji. Tak gwałtowny skok kursu walutowego nauka uznaje za kryzys walutowy. Ale to był dopiero początek. W Unii Europejskiej wybuchły kryzys długu suwerennego, niemożliwego do spłacenia. W wielu krajach południa Europy pojawiły się bańki spekulacyjne na rynku nieruchomości. Grecja zbankrutowała. Musiały wejść do użycia nadzwyczajne środki, które zastosował europejski bank Centralny. Zdarzenie to też podważa wiarygodność teorii. Efektywności rynku finansowego. W odpowiedzi na kryzys, największe banki centralne ścięły stopy procentowe praktycznie do zera, podjęły akcję skupu toksycznych aktywów od banków komercyjnych. Ten skup aktywów miał na celu uratowanie tych instytucji przed bankructwem. W czasach niepewności kapitał płynie do aktywów uznawanych za bezpieczne. Niewątpliwie takim aktywem jest frank szwajcarski. Na wykresie zauważamy, że od 2008 roku frank szwajcarski wzmacnia się do euro. W odpowiedzi na napływ kapitału, Szwajcarski Bank Centralny podejmuje interwencje walutowe polegające na skupie walut. Interwencje te blokują wzmacnianie się franka i mają na celu podtrzymanie konkurencyjności eksportu szwajcarskiego. SNB zaprzestał blokowania aprecjacji kursu franka do euro w dniu 15 stycznia 2015 roku. Był to czarny czwartek. Wahania waluty helweckiej zwiększyły się, płynność spadła do zera, przez co zbankrutowało wielu brokerów forexowych. Wystąpiło zjawisko zwane flash crash. Na niniejszym wykresie widzimy wartość i strukturę rezerw walutowych Szwajcarskiego Banku Centralnego. Widzimy, że rezerwy te rosną dramatycznie od momentu wybuchu kryzysu 2008. Na koniec 2016 roku Rezerwy tego banku przekroczyły 100% PKB Szwajcarii i należą do najwyższych w świecie. Nadzwyczajna sytuacja na rynkach finansowych powoduje wzmacnianie się franka szwajcarskiego. W chwili obecnej odnotowuje on 40-letnie rekordy wyceny wobec głównych walut rezerwowych świata. Fakt dokonywania interwencji walutowych potwierdził Departament Skarbu USA. W październiku 2016 roku wydał on dokument, w którym na stronie 33 wskazuje wydatki Szwajcarów na blokowanie aprecjacji własnej waluty. Jest to dokładnie 9,1% PKB. Należy zwrócić uwagę, że tabela, którą oglądamy, jest to tabela, która obrazuje, co dzieje się w handlu międzynarodowym i jest to tak zwana watching list która ma na celu wskazanie, kto manipuluje walutą w celu poprawienia swojego bilansu handlu międzynarodowego. Interwencje walutowe Szwajcarii chronią jej konkurencyjność. Na tym wykresie widzimy rachunek obrotów bieżących tego kraju. Widzimy, że od 2008 roku utrzymuje on stabilną nadwyżkę o wielkości 10%. Jak wyglądałaby ta nadwyżka? Gdyby nie interwencje walutowe, tego nie wiemy, ale na pewno byłaby znacząco gorsza. Po omówieniu sytuacji w systemie finansowym po 2008 roku, chciałbym, żebyśmy wrócili i przyjrzeli się strukturze produktów finansowych oferowanych w Polsce w latach 2000-2008. Co to były za instrumenty? Otóż to były produkty strukturyzowane. Derywaty opakowane w kredyt złotowy, gdzie indeksacja przepływów złotowych była dokonywana wobec kursu walutowego, będącego częścią rynku Forex. Cechy ryzyka charakterystyczne dla CFD. Oznacza to, że kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego wykazuje podobną charakterystykę ryzyka jak kontrakt for difference na rynku Forex. W obecnych czasach jest to nieprzewidywalny instrument finansowy. Wyraźna jest dysfunkcjonalność franka szwajcarskiego jako miernika wartości. Po czasie możemy też zauważyć, że nierynkowa, kreatywna metoda finansowania tych produktów spowodowała niekorzystne wychylenia się kursu walutowego, oprócz oczywiście tych wychyleń wygenerowanych przez wielki kryzys. Co należy podkreślić, Największym problemem tego instrumentu jest asymetryczne położenie wyłączników ryzyka walutowego i kompletny brak zabezpieczenia przed tak zwanym czarnym łabędziem, czyli zabezpieczenia przed wystąpieniem nadzwyczajnych zdarzeń na rynkach finansowych. Na tym slajdzie opisane są cechy instrumentu odnoszące się do ryzyka. Niemniej jednak ja chciałbym się skoncentrować na jednym parametrze, który akurat teraz analizujemy, to jest zakresie ryzyka dotyczącego zmian kursu na rynku Forex. Proszę zobaczyć w wierszu drugim, kredytobiorca ma to ryzyko nieograniczone. Powiedzmy od 2 złotych wzwyż. Nie istnieje żaden wyłącznik ryzyka na jakimkolwiek poziomie. Natomiast proszę popatrzeć po stronie banku, który był pośrednikiem słopa. Ryzyko to jest tylko od poziomu 2 złotych do zera w dół. Realnie powiedzmy, że frank szwajcarski mógł spaść o 20-10 groszy, ale zdarzenie to było wyjątkowo mało prawdopodobne. Powstaje pytanie, czy nieograniczone ryzyko zmiany kursu walutowego było równe korzyści pieniężnej wynikającej z różnicy pomiędzy Vibor a Libor. Oczywiście ta różnica została jeszcze pomniejszona przez bezprawnie pobrany spread. Jako były produktowiec z domu maklerskiego zainteresowałem się przede wszystkim, dlaczego w tym produkcie złotówkę dobrano akurat z frankiem szwajcarskim. Akurat. Ta para walutowa cechuje się pewnymi właściwościami. Złotówka, która jest walutą płynności, jest procykliczną walutą egzotyczną. Można powiedzieć, że jest to waluta spekulacyjna, cechująca się zupełnie niepłynnym rynkiem. Według raportu rozliczeń międzynarodowych transakcje na złotówki wynosiły 0,7% wartości całego obrotu rynku Forex. Natomiast miernik wartości, czyli frank szwajcarski, to waluta Antycykliczna małego kraju, która jest klasyfikowana, klasyfikowana jako bezpieczna przystań. Safe haven. Czyli proszę popatrzeć, procykliczną walutę spekulacyjną zestawiono z antycykliczną walutą safe haven. Jest to dla mnie, jako produktowca, bardzo zagadkowe zestawienie. Dlaczego złotówki nie zestawiono z, z euro? Euro jest walutą naszego głównego partnera handlowego i produktowiec kierujący się kryteriami mającymi na celu zabezpieczenie nie tylko siebie, ale i klienta, wybrałby euro. Popatrzmy teraz na kolejny element, który tu bardzo wpływa na to, co się dzieje na tej parze walutowej. Otóż Polska wykazuje rekordową, ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. De facto jest uzależniona od zewnętrznego kapitału ze względu na fakt, że mamy taką sytuację jak mamy z naszym bankiem centralnym i nie dysponujemy nadwyżkami własnych oszczędności. Z tego to względu w Polsce utrzymywane są wysokie stopy procentowe, żeby zachęcić międzynarodowych inwestorów do takich transakcji, które się nazywają carry trade. Te transakcje polegają na tym, że inwestorzy pożyczają pieniądze na rynku, na którym jest niskie oprocentowanie i inwestują na rynku, na którym jest wysokie oprocentowanie, czyli na przykład nabywają obligacje skarbu państwa. Ale proszę zwrócić uwagę, że ponieważ ci inwestorzy są wystawieni na ryzyko kursowe, to są bardzo wrażliwi na zmiany poziomu postrzeganego ryzyka na rynkach, co powoduje, że bardzo szybko Uciekają z Polski, jeśli pojawią się czynniki, które narażają ich kapitał na szwank. Z tego względu my jesteśmy bardzo wrażliwi na to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych. Należy też zwrócić uwagę, że samo utworzenie i problemy strefy euro wzmacniają franka szwajcarskiego. Powstał specjalny raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który opisuje zjawiska. Które wystąpiły po utworzeniu strefy euro, już sam Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozował, że strefa euro spowoduje wzmacnianie się franka szwajcarskiego. Proszę spojrzeć na ten wykres. Pokazuje on tak zwany wskaźnik zmienności i pokazuje falę ryzyka roznoszącego się po globalnych rynkach finansowych. Nie możemy zapominać, że rynki finansowe są zderegulowane. I pomiędzy krajami następują wolne przepływy. Także wstrząs w jednym punkcie powoduje konsekwencje w innym punkcie. Proszę spojrzeć, te piki w górę pokazują narastanie awersji do ryzyka, strachu. Z tego też powodu budzi poważne zastrzeżenia zestawienie franka szwajcarskiego z polską złotówką. Tak. Taka duża zmienność na rynkach finansowych powinna skłonić produktowca do ostrożności w dobieraniu walut. Wspomniałem Państwu o transakcjach carry Trade. Otóż te transakcje stały się coraz bardziej popularne wskutek niskich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Po pęknięciu bańki internetowej w 2001 roku, Fed obniżył stopy procentowe praktycznie do zera. I rozpoczął się wielki transfer kapitału właśnie w transakcjach carry trade na rynki rozwinięte. Tworząc tam bąble spekulacyjne na wielu rynkach, między innymi na rynkach nieruchomości, co widzieliśmy w całej Europie. Proszę zauważyć, że w 2008 roku podniósł się lekko wskaźnik na tym wykresie w okolicach kredyt crunchu, rozpoczynając nowy cykl carry trade. Nawet nie przeszkodził temu kryzys w strefie euro. Opis sytuacji na rynkach finansowych tłumaczy rozpad systemu z Bretton Woods, kiedy to dolar przestał być wymienialny na złoto i rozpoczęła się era płynnych kursów walutowych. Reagan i Thatcher wprowadzili ekonomię neoliberalną prowadzącą do prywatyzacji z sektora bankowego. Bankami rozpoczęła rządzić doktryna value-based management, która to zmusza zarządy do maksymalizacji wartości dla akcjonariusza, maksymalizacji zysków. Od tego momentu ludzkość weszła w bardzo problematyczny okres. A co najgorsze, pieniądz przestał być miernikiem wartości, a stał się także towarem. Globalizacja przepływów finansowych sprawiła, że towar stał się częścią imanentną każdej jednostki pieniężnej, więc ja bym nawet postawił tezę, że istnieje konflikt interesów pomiędzy funkcją pieniądza jako miernika wartości i funkcją pieniądza jako towaru. Rynek walutowy urósł od tego momentu do gigantycznych rozmiarów. W tej chwili cały handel międzynarodowy to zaledwie 4 dni z 365 dni handlu na Forexie. Jest to rynek gigantyczny, nadpłynny. I proszę spojrzeć na tym wykresie, pokazuje, że jest on także oderwany od fundamentów. W tej chwili około 70% transakcji wykonują komputery w ramach transakcji algorytmicznych. Można postawić tezę, że współczesny Forex przypomina kasyno. Proszę spojrzeć, tu jest na tym slajdzie szczegółowo opisany konflikt pomiędzy funkcjami pieniądza. Ten konflikt jest bardzo ważny dla zrozumienia aktualnych problemów posiadaczy kredytów powiązanych z, z kursem walutowym franka. Więc proszę o uwagę. Proszę zobaczyć. Pieniądz jako towar spekulacyjny rynku forex z jednej strony. Użytkownicy ze sfery finansowej, spekulanci i pieniądz jako miernik wartości w funkcji obrachunkowej, użytkownicy ze sfery realnej. I teraz proszę popatrzeć: Międzynarodowy handel towarami jest wielokrotnie niższy od wartości obrotu na rynku Forex. Także czynniki spekulacyjne, tak naprawdę, decydują o tym, jakie są ceny walut na rynku. Nie czynniki pochodzące od przedsiębiorstw, eksporterów, importerów. Na tym slajdzie chcę Państwu pokazać, gdzie powinien być kurs Franka, gdyby metr miał 100 cm. Dlaczego mówię o tym metr ma 100 cm? Bo metr ma 100 cm tylko wtedy, kiedy pieniądz pełni funkcję miernika wartości. Natomiast kiedy pieniądz Zaczyna pełnić także funkcję towaru, to ten metr może mieć dużo więcej niż 100 cm. I tu w naszym przypadku frank jest wart dużo więcej niż 100 cm, ponieważ gdy uwzględnimy zmianę siły nabywczej złotówki do franka, to teoretyczny kurs sprawiedliwy znajduje się na poziomie 3 złotych, a, a cała ta nadwyżka. Jest to ryzyko ponadnormatywne, wynikające z tego, że pieniądz stał się towarem i, po, i jest przedmiotem bardzo ożywionej spekulacji. Wykorzystując teorię kursu sprawiedliwego, którą stworzył profesor Mielczarek, będący członkiem zespołu eksperckiego przy, prezydenc przy prezydencie RP, obliczyłem razem z Tomkiem Nowakiem, teoretyczną wartość franka wynikającą ze zmiany siły nabywczej. I tu widzicie Państwo, te wyliczenia pokazują, że jest to 3 złote. No i teraz mnie Państwo zapytacie, ale po co cały ten wykład? No więc na tym slajdzie chciałbym Państwu powiedzieć, jaki był jego sens. Otóż obecna dyskusja w sądach nie zauważa pewnych okoliczności. Otóż abuzywność klauzul indeksacyjnych i pobieranie zawyżonych spreadów to nie są podstawowe problemy do rozwiązania. Podstawowym problemem do rozwiązania jest skok kursu franka spowodowany nadzwyczajną zmianą stosunków finansowych po kryzysie 2008 roku. Chyba Państwo nie wątpicie na bazie tej prezentacji, że taka nadzwyczajna zmiana stosunków wystąpiła. Co też Państwu wykazałem, istnieje wyraźna dysfunkcjonalność franka szwajcarskiego jako miernika siły nabywczej. Wskutek funkcji towarowej franka metr przestał mieć 100 cm, a ma dużo więcej. No i tu w tym momencie widzimy, że istnieje duży konflikt interesów pomiędzy normalnymi użytkownikami pieniądza ze sfery realnej a spekulantami rynku Forex. Co też należy zauważyć, że kredytobiorca ma umowę, która jest nieekwiwalentna, ponieważ nie otrzymał wynagrodzenia za ponadnormatywne ryzyko, jakie przejął. Proszę zauważyć, umowa nie zawierała wyłącznika ryzyka odcinającego odpowiedzialność konsumenta na poziomie przekraczającym zmianę siły nabywczej złotówki wobec franka. Po tej prezentacji chciałbym Państwu zasygnalizować, że posiadanie wyższego wykształcenia ekonomicznego nie może mieć znaczenia dla oceny zdolności konsumenta do rozpoznania ryzyka rynku Forex. Na rynku tym wystąpiły wielkie zmiany, wielkie kryzysy i nikt racjonalny przed 2008 rokiem nie mógł przewidzieć takich zdarzeń. Proszę zauważyć, że ryzyko przewartościowania waluty mogą rozpoznać co najwyżej profesjonalni bankowi dilerzy walutowi, wyposażeni w wspaniałe technologie, big data, analizy rynkowe, modele ekonometryczne. Co ważne, oni znają prawidłowości na rynku, co się dzieje na parach walutowych w przypadku zmian postrzeganego poziomu ryzyka. Co więcej, ci dilerzy Widzą globalne przepływy fi finansowe. Daje im to wielką przewagę w krótkoterminowym prognozowaniu tendencji cenowych. Chciałbym też zwrócić uwagę, że pęknięcie tych baniek spekulacyjnych podczas tych kryzysów podważa prawdziwość teorii efektywności rynków finansowych i całego aparatu teoretycznego klasycznej teorii finansów. Nie możemy więc powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją zwyczajną. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że profesjonalni dilerzy walutowi wiedzą o istnieniu bańki spekulacyjnej, ponieważ dysponują modelami makroekonometrycznymi pokazującymi na przykład odchylenia aktualnego kursu waluty od kursu teoretycznego wynikającego z tego modelu ale nie znają daty jej pęknięcia. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że bańka spekulacyjna umożliwia rzeszy inwestorom łatwe zarabianie, ponieważ rynek jest płynny, ceny rosną, wchodzą w kolejni inwestorzy, ale nikt nie wie, kiedy ta bańka pęknie. Tu też musimy wiedzieć, że najwięksi dilerzy walutowi mogą podejmować próby wywołania paniki i zarabiania na spadkach na przewartościowanych walutach, bo dobrze wiedzą, które waluty są przewartościowane, a które nie. Czy przeciętny konsument wie, które waluty są przewartościowane w stosunku do wartości teoretycznych wynikających z fundamentalnych cech gospodarki? Nie sądzę. Nie pomoże tu żadne ekonomiczne doświadczenie, bo tego nikt nie będzie robił codziennie, gdyż jako konsument jest skoncentrowany na innych sprawach życiowych. Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? Rynek po 2008 roku. Trudno nazwać rynkiem, jest dysfunkcjonalny i ręcznie sterowany przez główne banki centralne. Także żyjemy w czasach, które są niezbadane i nie znamy przyszłości. To jedno możemy powiedzieć. I możemy też zapytać sędziów orzekających w tych sprawach, które Państwu pokazałem na początku prezentacji. Możemy zapytać, jaki będzie kurs walutowy franka w 2023 roku, albo co stanie się ze strefą euro w 2020 roku. Niestety sędziowie mają pewien problem problem tak zwanego myślenia wstecznego. No niestety, po czasie wszyscy jesteśmy mądrzy i to jest cecha, która skrzywia percepcję wszystkich wszystkich tacy jesteśmy jako ludzie. Należy też zwrócić uwagę, że rynek Forex nie jest rynkiem efektywnym. Tu musimy spojrzeć na yy, dorobek naukowy Roberta Schillera, twórcy teorii finansów behawioralnych, który podważył w sposób naukowy teorię efektywności rynków finansowych. Powstające i pękające banki spekulacyjne podważają klasyczną teorię finansów. Drodzy Państwo, weszliśmy na niezbadane wody i nie możemy powiedzieć w 100%, co się stanie za tydzień, za miesiąc, za rok. Modele ekonometryczne i teoretyczne, które wiążą kursy Forex ze sferą realną, nie pokazują precyzyjnie, jak to powiązanie wygląda i jak ten kurs się będzie kształtował. Nawet widoczne są w obrocie intelektualnym modele, które wykazują, że rynek forex mm, ma cechy błądzenia losowego, random walk. Random walk, więc już czyste kasyno, gra losowa. Gdyby jednak nadal ktoś chciał twierdzić, że przewidywanie kursów walutowych jest możliwe, to polecam ten oto wykres z podręcznika DILERA walutowego Deutsche Banku. Podręcznik ma kilkaset stron. No, widzimy tu trzy grupy: yy, determinant krótko, średnio i długoterminowe i, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie uzupełnić tymi czerwonymi strzałkami moje determinanty, które, w moim zdaniem, bardzo będą wpływały na kursy w najbliższej przyszłości, i czynniki te są zupełnie nieprzewidywalne w chwili obecnej. Czy Sędziowie, którzy orzekali w tych sprawach, widząc ten wykres, też byliby tak pewni co do tej świadomości ryzyka i zdolności oceny przyszłości? Kluczowa na rynku Forex jest asymetria informacyjna. Otóż, drodzy Państwo, profesjonalne, wielkie banki, dilerzy rynku walutowego obserwują przepływy generowane przez klientów. I widzą, w którą stronę płynie kapitał, które aktywa są kupowane. Wykorzystują te informacje do zajmowania odpowiednich pozycji spekulacyjnych. A czy taką wiedzę mają klienci detaliczni? Na pewno nie. Tą tezę, którą Państwu przed chwilą przedstawiłem, potwierdza raport NBP z września 2016 roku na stronie 9. To są wyniki badania obrotów na rynku walutowym. Jaki ma sens ta prezentacja z punktu widzenia prawnego? Weszliśmy na szerokie wody finansów, gospodarki, ideologii, ale musimy to jakoś spożytkować w sądach. Więc no przede wszystkim pamiętajmy o tym, że instytucje waloryzacji umownej wymyślono w okresach wysokiej inflacji po to, żeby zabezpieczyć interesy wierzyciela i realny zwrot przekazywanej dłużnikowi siły nabywczej. Siły nabywczej, drodzy państwo, więc sens ekonomiczny waloryzacji umownej to zabezpieczenie wartości siły nabywczej przekazywanej kwoty kredytu. Nic ponadto, tak jak tu w naszym przypadku Państwu pokazałem, metr miał więcej niż 100 metrów. Odpowiedzialność kredytobiorcy to tylko te 100 centymetrów. Celem umowy nie był transfer nieograniczonego, nie wynikającego ze zmiany siły nabywczej ryzyka. Transfer ponadnormatywnego ryzyka został dokonany na bazie dość wątpliwej oświadczenia, które stanowiło część umowy. W rzeczywistym świecie instrumentów finansowych do przejmowania ryzyka są stosowane umowy instrumentów pochodnych. Tu mieliśmy instrument pochodny opakowany w umowę kredytu złotowego. No i też proszę zwrócić uwagę, że Bezsporny jest fakt wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków. Widzieli Państwo kryzys 2008, widzieli Państwo wielki kryzys zadłużenia suwerennego w strefie euro, widzieli Państwo wielkie interwencje Szwajcarskiego Banku Centralnego broniącego kurs franka przed wzmacnianiem. Także drodzy Państwo, Przejęcie tego właśnie ponadnormatywnego ryzyka zmiany kursu walutowego czyni umowę nieekwiwalentną. Co należy zrobić, żeby to udowodnić? W postępowaniu sądowym można powołać biegłego aktuariusza, najlepiej jakby nie był związany z sektorem finansowym, który wypowie się, czy umowa była i jest ekwiwalentna w zakresie ryzyka. Pamiętajmy, że jest to nadal otwarta pozycja. I wszelkie perturbacje na walucie szwajcarskiej będą skutkować pogorszeniem wyniku inwestycyjnego. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta prezentacja dodaje wartość do Państwa myślenia, do Państwa problemów finansowych. Zapraszam do współpracy. Chętne osoby mogą uzyskać ode mnie. Opinię prywatną, która może wesprzeć argumentację w strategii procesowej wypracowanej przez Kancelarię Prawną. Dziękuję bardzo za uwagę.